Witam serdecznie, szczęść Boże. Dzisiejszy cytat brzmi: Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Dziecko, odpuszczone są Twoje grzechy. Żyjemy w społeczeństwie, w którym coraz częściej mówi się o tym, że wiara powinna być wyznawana prywatnie. Nie obnoś się ze swoją wiarą, bo mnie to boli, bo mnie to kuje. Nie pytaj się mnie o wiarę, bo to jest moja prywatna sprawa. Ja ci nie zaglądam do łóżka, ale to nie chodzi o to. No, wiara jest czymś innym niż seks. Chociaż seks wynika i powinien wynikać z wiary. Spotkałem wielu ludzi, którzy nie chcą przyznać się do swojej wiary, chociaż są chrześcijanami katolikami. Twierdzą, to jest moja prywatna sprawa, proszę mnie o to nie pytać. Nie będziemy się modlić poza kościołem. W kościele się módlmy, w kościele się módlcie, w kościele się spowiadajcie, ale nie wychodźcie poza kościół. To jest bardzo niebezpieczne myślenie. Jeśli ulegniemy temu myśleniu, to wiara może w ogóle zniknąć. Ona może się skurczyć i przestać istnieć. I w wielu parafiach, w wielu miastach już nie ma wiary. W wielu krajach już nie ma wiary. Bo tak ludzie zaczęli myśleć, bo pozwolili sobie na takie myślenie. Wiara to jest prywatna sprawa, niepubliczna, proszę ją schować do kieszeni. Zajrzyjmy do dzisiejszego słowa. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. I zobaczmy, co robi wiara, jaką ma moc. Gdy po pewnym czasie Jezus wrócił do Kafarnał, posłyszano, że jest w domu. Zebrało się zatem tylu ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a on głosił im naukę. I przyszli do niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili nosze, na których leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Dziecko, odpuszczone są Twoje grzechy. Tutaj postawmy kropkę. Ja byłem paralitykiem. Wiem, co to znaczy, że kiedy człowiek nie może sam sobie pomóc. Nie umiem sobie pomóc. Jestem w beznadziejnej sytuacji i potrzebuję czyjejś pomocy. I sam nie jestem w stanie zawołać. I Jezus mi pomógł. Mi, sparaliżowanemu człowiekowi. Przez wiarę jakichś tam ludzi w kościele, których ja nawet nie znam. Jacyś ludzie się modlili za mnie. Jacyś ludzie przynieśli mnie do Jezusa. Oni też nie musieli mnie znać. Kościół codziennie przynosi sparaliżowanych. Kościół codziennie przynosi nieprzyjaciół Kościoła, nieprzyjaciół Jezusa, wrogów Chrystusa do Chrystusa w modlitwie. Panie, pomóż tym, którzy zagubili się na tym świecie. Pomóż im. Codziennie modlimy się w Kościele za takich ludzi. I wielu ludzi zostało uratowanych dzięki wierze Kościoła. Ten dom, który jest tak napakowany ludźmi wierzącymi, ludźmi, którzy nie wierzą, bo są tylko uczonymi w Piśmie, to jest Kościół, to jest symbol Kościoła. Kościół jest nam potrzebny. Wspólnota jest nam niezbędna do tego, żeby pomagać sparaliżowanym ludziom. Ten człowiek nie ma wiary i nawet nic nie czuje. Jest na progu śmierci. Za chwilę przekroczy ten próg. Jest już w beznadziejnej sytuacji. Wielu ludzi nawróciło się dzięki wierze Kościoła. Kościół wierzył, modlił się i Jezus pomógł. Jezus odnalazł tego sparaliżowanego, tą sparaliżowaną. Wiara jest bardzo ważna. My mamy publicznie wyznawać swoją wiarę. W jakiejś tam gazecie napisano, że skoczkowie, robiąc znak krzyża przed skokiem, robią coś nieetycznego, niemoralnego, niedobrego. Okazują swoją wiarę, swoją też pobożność. Ale to wynika z ich wiary, ta pobożność. Nie dajmy się temu myśleniu, nie przyjmujmy tego myślenia. Skoro inni
nie potrafią przyznać się do swojej wiary, to my też nie powinniśmy się przyznawać do swojej wiary. W pierwszym czytaniu z dnia czytamy przypomnienie takie. Autor listu do Hebrajczyków przypomina nam o tym, że dzięki niewierze ludzie nie weszli do ziemi obiecanej. Było 12 posłańców. 12 posłańców zostało wysłanych do tego, żeby zobaczyć ziemię obiecaną. Jaka ona jest? Zwiadowców. I ci zwiadowcy wrócili do Mojżesza i 10 z nich powiedziało, nie damy rady zdobyć tej ziemi. 2 mówiło, damy radę. Bo wierzyli, że damy radę, z Bogiem damy radę. 10 mówiło, nie damy rady. I ludzie uwierzyli tym 10. Tym ludziom, którzy nie mieli wiary. I ci, którzy uwierzyli właśnie, że nie damy rady z Bogiem wejść do ziemi obiecanej, nie weszło do tej ziemi obiecanej. Moja wiara jest cenna. Dla innych, dla tych, którzy są sparaliżowani. Twoja wiara jest cenna, więc nie chowaj jej. Okazuj ją. Niech ludzie widzą, że jesteś wierzący. Niech ludzie wiedzą, do kogo mają przyjść, do kogo mogą zadzwonić, do kogo mogą zapukać, żeby uzyskać pomoc. Pomóż mi, bo nie mam wiary, bo moje życie się po prostu zepsuło. Proszę Cię, jestem sparaliżowany, pomóż mi, bo Ty masz wiarę. Wiara jest potrzebna, powinniśmy ją publicznie wyznawać. Ludzie powinni wiedzieć, że jesteśmy wierzący, bo w ten sposób spotkają Boga. Bóg ich przyprowadzi do nas, będzie przyprowadzał do nas ludzi. Ludzie będą do nas przychodzić, tylko my musimy mieć wiarę. Wiarę opartą na Słowie Bożym, a nie na emocjach. Na uczuciach, na domysłach. Objawienie Boże już zostało wypełnione. Ono jest określone przez Słowo Boże, przez to, co Kościół głosi, przez tradycję. To poznawajmy, będziemy mieli wiarę i Bóg będzie mógł działać w tym świecie. Bóg będzie mógł przemieniać ten świat dzięki naszej wierze. Wiara jest cenna, jest naszą mocą. Możemy pomóc nie tylko sobie, ale także tym, którzy sami sobie nie mogą pomóc. Modlimy się za dusze w czyściu cierpiące, z wiarą, żeby Bóg im pomógł, żeby Bóg przyjął ich do siebie. Modlimy się za tych, którzy są już na skraju piekła. Modlimy się za nieprzyjaciół. Błogosławimy naszym nieprzyjaciołom. Dzięki czemu? Dzięki wierze. I Bóg, widząc naszą wiarę, zaczyna pomagać. Jednym odpuszcza grzechy, innych uzdrawia, pomaga. Zobaczcie, jaka cenna jest wiara, jaka mocna jest wiara, jaką ma w sobie moc. Jest w Piśmie Świętym napisane, chyba w Mądrości Syracha, już nie pamiętam dokładnie gdzie, ale to można sprawdzić, że jeden mądry zaludnia całe miasto. Jeden mądry. Koszalin ma 100 tysięcy. Jeden mądry. Jeden mądry człowiek może ocalić to miasto. A dziesiątki mądrych, setki wierzących ludzi może ocalić świat, miasto, wieś? Pewnie, że mogą ocalić. Być może dlatego jeszcze Bóg nie kończy tego świata, bo widzi jeszcze wiarę. Widzi jeszcze wiarę w tych jednostkach. Nie dajmy innym narzucić nam takiego myślenia. Wiara to jest prywatna sprawa. Nie, wiara nie jest prywatna sprawa. I będę ją publicznie wyznawał. Dzięki temu pewnie skończę źle. Dzięki temu pewnie ktoś mnie oskarży o coś, coś mi zrobi i tak dalej. No tak było z ludźmi, z uczniami na początku Kościoła. Ale dzięki wierze cały świat usłyszał o Jezusie. Nie dajmy sobie wyrwać naszej wiary, ale miejmy ją, rozwijajmy ją. Mam nadzieję, że zostałem zrozumiany. Jak Bóg da, to widzimy się w poniedziałek z Panem Bogiem i pozdrawiam.